dobry, Joanna Sobieska-Skoneczny. Dzisiaj 22 czerwca odbywa się maraton pływacki Pływaj dla dzieciaków z dzieciakami. Zapraszamy całe rodziny. Będzie ufundowana nagroda dla najmłodszego uczestnika, dla najstarszego uczestnika i dla najliczniejszej rodziny. Maraton odbywa się już od wielu lat. Wszystkie pieniądze przeznaczamy dla dzieci osieroconych, które są pod naszą opieką. Wspierają nas firmy, w tym roku wspiera nas firma PPG. Dziękujemy z tego miejsca im za wsparcie. Nasze stowarzyszenie Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty działa w mieście już ponad 25 lat. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz. To już jest 12 maraton w tym roku. Chcę i dodam do Asi wypowiedzi, że oprócz opieki nad chorymi ludźmi zajmujemy się takimi rzeczami jak spotkania systematyczne dla dzieci osieroconych, systematycznie spotkania dla rodzin osieroconych. Za każdym razem staramy się zrobić to w innej formie, żeby to było atrakcyjne, żeby ci ludzie w czasie pokory, w czasie tym, kiedy przeżywają te trudne chwile, mogły się spotkać razem, podzielić się tymi wrażeniami. Jest to takie potrzebne. Chciałam z tego miejsca bardzo podziękować firmie PPG oraz portalowi OX.pl, którzy nas wspierają. Dziękuję bardzo. Patrycja. Agata. Dziś po raz pierwszy na tego typu wydarzeniu w Cieszynie, czy tak, już? Pierwszy raz. Co Was skłoniło i jakie wrażenia po przypłynęciu tych metrów? Moja pani z WF-u, pani Ania Bogacz, zaprosiła nas tutaj, bo jest tutaj, nie wiem czy pomagała, czy nie, ale zaprosiła nas i przyszłyśmy z Agatką. Myślę, że dystans to już będzie z 400 metrów, ale będziemy jeszcze pływać dalej, tylko musieliśmy teraz zwolnić miejsce. Wszystkie pieniążki, które pływamy, to idą do nich, więc myślę, że na pewno im to jakoś pomoże. W tego typu imprezie tak uczestniczę po raz pierwszy, w maratonie po raz kolejny. Pani jest mieszkanką Cieszyna, czy...? Jestem cieszynieczką, ale mieszkam w Skoczowie. No powiem tak, no, organizacja jest pierwszorzędna. Cel akcji jest wspaniały. Pomagamy dzieciom osieroconym. Także uważam, że inicjatywa jest naprawdę godna podziwu. I mam nadzieję, że tego typu akcje będą się rozgrywały do końca świata i jeden dzień dłużej. Nazywam się Marianna Sowa z Cieszyna. I dlaczego tutaj? Od dziecka pływam, a wiem, że warto pomagać, więc stwierdziłam, że jak mogę dać coś z siebie, tutaj bardziej nie pieniężnie, a żeby się trochę poruszać, dać coś z własnych mięśni, no to akurat ta okazja jest dobra. Zwłaszcza, że trzeba pokazywać, żeby nie tylko robić coś dla siebie, ale też móc coś pomóc innym. I to właśnie nie tylko w ten sposób, że dajemy pieniądze bezpośrednio, ale żeby właśnie coś zrobić konkretnego. Dziękujemy!